Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest piątek 31 tygodnia zwykłego. Dzisiaj też przypada wspomnienie świętego Leona Wielkiego. Tak, Leon Wielki Papież, tak, Wielki Papież z V wieku, wielki na różnych płaszczyznach, właśnie z jednej strony taka płaszczyzna praktyczna, że na przykład ocalił Rzym chyba nawet dwukrotnie, choć raz mu się na pewno nie udało i raz mu się na pewno udało, nie wiem czy jeszcze z raz może ocalił, w każdym razie raz mu się na pewno udało przekonać Attylę wodza Hunów, żeby odstąpił od zdobywania Rzymu. Tak, Attyla jakoś tam posłuchał Leona Wielkiego, który wyszedł do Attyli z oblężonego Rzymu, ale raz mu się nie udało, bo przyszli Wandale, czy taki lud, takie plemię, tak się nazywali Wandalowie. No i nawet Leon pierwszy nawet się dogadał z wodzem Wandalów niby, tylko że później ten wódz Wandalów go oszukał, mimo wszystko złupił Rzym. No i widać, to była taka trauma dla Rzymian i w ogóle dla całego świata, to co ci Wandalowie tam zrobili w tym Rzymie, że do dzisiaj to słowo Wandal, no to właśnie oznacza kogoś, kto tak bezsensownie niszczy dobro, prawda, jakieś, prawda, że Wandal, ktoś, kto robi bałagan, niszczy tak zupełnie bezsensownie, bezmyślnie, nie wiadomo po co właśnie Wandal, nie? To właśnie stamtąd się wzięło, ci Wandalowie, którzy oszukali Leona Wielkiego. No ale to, co dla mnie ważne, jakoś tak się odnosi do naszych czasów, to, że Leon Wielki to się zmagał z takimi problemami, że z jednej strony to się w jego czasach pleniło mnóstwo takich błędnych nauk, w szczególności tak zwany pelagianizm i nestorianizm. To było takich dwóch biskupów, Pelagiusz i Nestoriusz, którzy tam popełniali błędy, jeśli chodzi o naukę o Pana Jezusa, o Jego bóstwo. To szczególnie Nestoriusz właśnie się straszliwie mylił, jeśli chodzi o połączenie bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie. Właśnie straszne błędy popełniał. Nie dał sobie tutaj wytłumaczyć, natomiast Pelagiusz popełniał straszne błędy właśnie, jeśli chodzi o rozumienie zbawienia z naszych grzechów, że właściwie z tej nauki Pelagiusza to wynikało, że w sumie Jezus to nas nie zbawił, dalej to nie my w grzechach. Właśnie i to wszystko było bezsensowne, te nauki, ale to więcej takich było, więc raz, że było mnóstwo pleniłości takich bardzo błędnych nauk, bardzo błędnych takich głosicieli, którzy tam swoje wizje jakieś tam głosili, zupełnie mające się nijak do prawdy. A z drugiej strony, no też były takie silne tendencje odśrodkowe, w sensie takie dzielące Kościół, prawda? I szczerze mówiąc, to mi trochę przypomina współczesność. Bo dzisiaj też ja uważam, że jedno z takich wielkich zagrożeń, bo tam się mówi, prawda, że zagrożenia przychodzą z zewnątrz Kościoła, nigdy Kościół nie był zagrożony z zewnątrz. Nigdy Jezus, prawda, nie traktował poważnie jakichś tam zagrożeń z zewnątrz. Owszem, mówił, będą prześladowania, nie będą was rozumieli, tam będą was wytykali palcami, będą was wlec do synagog, przed sądy. Tak, nawet każdy, kto was zabije, będzie myślał, że robi przysługę Bogu. Mówi, tak, to się wszystko wydarzy, ja będę z wami, tego się nie lękajcie. Natomiast właśnie najbardziej bolało Jezusa, co na ostatnim wieczerze Jezus nie modlił się o to, żeby Ojciec ocalił Jego uczniów właśnie od prześladowań zewnętrznych, ale żeby zachował ich w jedności. To jak refren wracało w tej wielkiej modlitwie Jezusa, która jest zapisana w 17 rozdziale świętego Jana, właśnie o tą wewnętrzną jedność, wewnętrzną spójność, prawda? To właśnie Leon pierwszy właśnie widział tą jedność na takich trzech płaszczyznach właśnie wiary, liturgii i jakby to powiedzieć, takiej dyscypliny, prawda, czy prawa kanonicznego, nie? Właśnie i to do dzisiaj tak zostało, że patrzymy właśnie na jedność z biskupem Rzymu, patrzymy na jedność wyznania wiary i na jedność sprawowanych sakramentów, czyli że uznajemy tego samego biskupa Rzymu, tego samego papieża,
wyznajemy to samo credo i sprawujemy te same sakramenty w taki sam sposób. Właśnie to jest to, na czym dzisiaj zależy też papieżowi Franciszkowi. Natomiast jak każdy sobie rzepkę skrobie, każdy wie najlepiej. I to właśnie jest jedno z takich właśnie głównych dzisiejszych zagrożeń, że w łonie Kościoła jakby powstaje mnóstwo właśnie takich samozwańczych głosicieli, którzy wszystko wiedzą najlepiej. Wiedzą lepiej od całego Kościoła, od całej tradycji Kościoła, od ojców Kościoła. A tymczasem nie mają tak naprawdę bladego pojęcia ani o Piśmie Świętym, ani o nauce Kościoła, ani o tym, czym naprawdę jest Kościół. Nie mają pojęcia właśnie, o czym mówili ojcowie Kościoła, ci, którzy właśnie kładli zręby pod naukę Kościoła. Nawet taki Leon Wielki, prawda? Za jego czasów odbył się wielki, wspaniały sobór powszechny w Chalcedonie, prawda? Jeden z najważniejszych, znaczy wszystkie sobory są ważne, a ten właśnie chrystologiczny sobór w Chalcedonie właśnie, który mówił o Jezusie, nie? Zebrali się biskupi, żeby mówić o Jezusie właśnie, o połączeniu bóstwa i człowieczeństwa w nim, o Jezusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, który nas odkupił właśnie. O miłości, która miłości odkupieńczej, miłości miłosiernej, miłości samego Boga, która wyraziła się w człowieczeństwie Jezusa Chrystusa, prawda? Wielki, wspaniały sobór chalcedoński, tak, w Chalcedonie. Warto się zainteresować. I właśnie dzisiaj mnóstwo jest takich właśnie, że mu się wydaje, że wszystko teraz on wie najlepiej, odkrył na nowo, prawda, Jezusa. I właśnie nie. Właśnie to tak nie działa. Chodzi o tą jedność nauczania, jedność wiary, prawda, jedność sakramentów, jedność z biskupem Rzymu. O tą jedność modlił się Jezus na ostatniej wieczerzy, prawda, o jedność Kościoła, jedność Jego uczniów, Kościoła zbudowanego na Piotrze. Jezus konsekwentnie trzyma się swojego słowa. Jeżeli ja uważam, że mam coś wspólnego z Jezusem, tak, a mówię zupełnie innym głosem, wypowiadam zupełnie inne słowa niż Jezus, to jaka jest moja jedność z Jezusem? Jezus wypowiedział właśnie takie słowo. Ty jesteś Piotr, opoka, na tej opoce zbuduję mój Kościół. Mój Kościół, Jezus powiedział, mój Kościół jest zbudowany na Piotrze. Na tej opoce. Prawda? I bramy piekielnego nie przemogą. I teraz zobaczcie, ilu jest głosicieli, którzy podważają wszystkie z czterech stwierdzeń właśnie w tym słowie Jezusa. No to co ja mam wspólnego z Jezusem, jeżeli podważam Jego własne słowo? Jego własne słowo. Właśnie, więc ja tak jak patrzę na współczesność, to mi się to tak kojarzy z tym biednym, czy wspaniałym Leonem Wielkim. No bo właśnie on się zmagał z takimi mechanizmami, które też bardzo mocno podniosły głowę dzisiaj. Właśnie, że wszyscy wszystko wiedzą najlepiej i każdy buduje swój własny kościół na sobie, na swojej nauce, nie? To nie ma nic wspólnego z Jezusem, który swój kościół powiedział, mój kościół buduje na tej opoce, którą jest Piotr. I mój kościół jest nie do pokonania przez bramy piekła. Natomiast jak ty chcesz budować swój kościół na sobie, na swojej własnej nauce, no twoja rzecz, tylko pamiętaj, że to runie. Tak jak każda wieża Babel. Właśnie, dobrze, to tyle o Leonie Wielkim. Natomiast tekst dzisiejszy to jest Ewangelia Świętego Łukasza, oczywiście rozdział 16, wiersze 1-8. Jezus powiedział do swoich uczniów, pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie, rzekł, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z tego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, 100 beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi, niż synowie światłości.
Właśnie, bardzo ciekawa przypowieść, taka trochę wytrącająca z równowagi, no bo Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Najwyraźniej Jezus jest zachwycony właśnie tą nieuczciwością, znaczy tym rządcą. Może nie tyle nieuczciwością, co właśnie rządcą, nie? No ale właśnie po kolei. Ja bym chciał, żebyśmy jakoś tak pozostali w tym kontekście, w którym cały czas jesteśmy, jakoś tak od paru dni. Jakoś tak Pan Jezus ciągle mi przypomina o temacie właśnie tożsamości. Tożsamości, którą każdy z nas ma w Bogu, nie? Że tożsamość człowieka polega na tym, że ja zostałem wzięty w ramiona Boga. Ta garść prochu, którą ja jestem, została wzięta w ramiona Boga i podźwignięta właśnie do poziomu istoty żyjącej. Właśnie uformowana w człowieka, napełniona tchnieniem Bożym, tchnieniem Bożego życia, obdarowana żywym słowem Boga, prawda, i zaproszona do, ja jestem istotą zaproszoną do wspólnoty z Boga, z Bogiem, przepraszam, po to, żeby być Jego odbiciem, Jego obrazem, Jego podobieństwem, że Bóg zechciał, zapragnął w tej garści prochu, którą jestem, miał jakby odcisnąć swoje oblicze, prawda, żeby to oblicze było widoczne wobec świata właśnie. I to wszystko było tak właśnie skonstruowane, że ja zapatrzony wewnętrznie, zapatrzony, zasłuchany, zachwycony Bogiem, Jego miłością, tym, co Bóg uczynił dla mnie i tym, kim ja jestem w Jego oczach, kim ja jestem dla Niego, tym, co On chce uczynić ze mną, zachwycony, idę za Nim, trzymając się Jego słowa, prawda, i ten Bóg się może rzeczywiście we mnie kształtować, we mnie odbijać wobec całego świata i ja się w tym realizuję i to wszystko funkcjonuje, prawda. I to wszystko funkcjonuje i tak to miało być, tylko no myśmy stwierdzili, że stworzymy siebie po swojemu zaprojektujemy swoje życie, po swojemu zaprojektujemy samych siebie, że po swojemu się zrealizujemy, prawda, i tak dalej. No i z tego wyszła wielka nagość, wielki wstyd i wielki lęk, który nam towarzyszy do dzisiaj. Strasznie wielki lęk, lęk przed wszystkim, przed wszystkimi i o wszystko, prawda? Lęk, o którym można by mówić długo, ale właśnie wejrzyjcie sami w siebie i zobaczycie, że tam na dnie jest olbrzymi, wielki lęk, że właśnie dlatego my tak, a nie inaczej funkcjonujemy, bo jesteśmy napędzani lękiem. I teraz między innymi to jest lęk przed Bogiem, nie? Że grzech pierworodny też odebrał nam prawdę o Bogu, prawda? No, odebrał nam prawdę o Bogu. To jest ciekawe, że grzech pierworodny odebrał nam prawdę o Bogu, napełnił nas lękiem przed Bogiem, utopił nas w przekonaniu o tym, że musimy wziąć sprawy w swoje ręce i radzić sobie po swojemu, że nie mamy na kogo liczyć, a jeżeli chodzi o Boga, to co najmniej, co najwyżej On nas rozliczy z tego, jak sobie poradziliśmy, prawda? I musimy sobie jakoś radzić. No i bierzemy to wszystko w swoje ręce coraz bardziej. Coraz bardziej to się właśnie dokonuje taki proces, o który został oskarżony rządca z dzisiejszej Ewangelii. Taki czasownik się pojawia, że on został oskarżony o coś, co się nazywa diaskorpidzo. Diaskorpidzo to jest takie bardzo dokładne rozproszenie, takie zmarnowanie poprzez to, że ja, prawda, rozproszyłem. Na przykład dostałem jakieś pieniądze i wydałem te pieniądze, sam w sumie nie wiem na co, ich nie ma, prawda. Rozproszyłem te pieniądze, powydawałem gdzieś tam na jakieś przypadkowe zupełnie rzeczy. Nic z tego nie skorzystałem, a jednocześnie te pieniądze właśnie gdzieś tam roztrwoniłem, rozproszyłem, prawda. Nie, że takie właśnie rozproszenie, zmarnowanie, prawda? Nie, że Pan powierza te rządcy swój majątek jakiś, a ten rządca ten majątek kompletnie marnuje. No, totalnie, kompletnie marnuje, nic z tego nie ma. Marnuje, niszczy, prawda? Marnotrawi, rozprasza, nie? Nic z tego nie ma. Jeszcze bardzo ciekawe słowo, które mówi o oskarżeniu, prawda, że oskarżono. No właśnie został oskarżony, dieblete to został oskarżony, to jest strona bierna, nie, że został oskarżony. Aory strony biernej został oskarżony. Diabalo to jest taki właśnie czasownik
czasownik, od którego pochodzi takie znane nam słowo diabeł. Nie? Diabeł. Diabeł wykonuje czynność diabalo. Co to znaczy diabalo? No, najprościej przetłumaczyć to jest skarżyć, więc diabeł w najprostszym rozumieniu to jest skarżbyta. To słowo diabeł akcentuje właśnie taką cechę diabła, że on jest skarżbytą. Natomiast wchodząc głębiej w to słowo, to no, mówi o czymś takim diabalo, nie? Że ja tak jakby to powiedzieć przerzucam, nie? Przerzucam, jakby biegam od jednej osoby do drugiej i teraz tak, tą jedną osobę nastawiam przeciwko drugiej, potem biegnę do tej drugiej i tej drugiej szepczę tam różne rzeczy, nagaduję różne rzeczy, wrzucam jej balo, różne słowa, które mają tą drugą nastawić przeciwko pierwszej, nie? Że moim celem jest poróżnienie jakichś dwóch osób i do jednej gadam na drugą, a do drugiej gadam na tą pierwszą, prawda? I to dokładnie jest czynność diabalu, właśnie takie skarżenie, nie? Do ciebie skarżę na niego, a do niego skarżę na ciebie, prawda? I potem wy bykiem na siebie patrzycie, już jesteście podzieleni. To właśnie wracamy tutaj do Leona Wielkiego i do właśnie tego problemu, z którym się ścierał, właśnie problemu jedności Kościoła, prawda? Szarpanego różnymi dziwnymi naukami, bo każdy chciał wokół siebie zbudować swój własny Kościół. To, co się dzieje dzisiaj, właśnie diabalo, nie? Żeby poróżnić, podzielić, rozproszyć, nie? Że diabalo prowadzi właśnie do diaskorpidzo, nie? Tylko właśnie w wymiarze ludzkim. Że jak my się tak dajemy podsycić, podjodzić, właśnie popatrzcie, ile jest portali internetowych, ile jest takich internetowych głosicieli, którzy wykonują czynność diabalo, nie? Warto się zastanowić, z kim ty współpracujesz, nie? Kiedy właśnie tak wyszukujesz, wyciągasz, jakby akcentujesz, przekręcasz różne takie rzeczy, sprzedajesz sprytnie ludziom informacje, żeby ich nastawić przeciwko komuś, nie? Na przykład zobaczcie, ile teraz jest wysiłku, żeby ludzi nastawić przeciwko Kościołowi, żeby wzbudzić w ludziach podejrzliwość wobec Kościoła, że to Kościołowi nie wolno wierzyć, że Kościół zawiódł, że Kościół w ogóle jest przeszkodą na drodze do Chrystusa, że Kościół w ogóle nie jest pomocą, tutaj Chrystusa w ogóle nie spotka, że tu musisz brać sprawy w swoje ręce i tam po swojemu się dogadywać z Jezusem, a nie tam patrzeć się na Kościół. A najlepiej jakbyś mnie słuchał, o mnie, tak, ja, nie, ja. Tak, ja ci powiem o Chrystusie, nie? Właśnie jest cecha każdego heretyka, nie? Że teraz jestem ja, nie? Ja. Nie? My tu wiemy najlepiej, nie? My tu zrobimy najlepiej. Oczywiście w imię Chrystusa, ale to my, ja, nie? Krzyżacy też w imię Chrystusa, prawda, wypalali Litwę. W imię Chrystusa wszystko robili. W każdym razie, nie? To właśnie z diabalu prowadzi do diaskorpidzu. Nie? Właśnie takie nastawianie, nakręcanie ludzi przeciwko sobie, przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi i tak dalej, nie? Takie właśnie wciskanie takich różnych oskarżeń, takie budzenie takiej podejrzliwości, nieufności, nie? I to prowadzi do diaskorpidzo, do wielkiego rozproszenia, do wielkiego podzielenia. I to trzeba właśnie zrozumieć, tutaj w tym słowie jest jakby od razu powiedziane, kto to czyni, i z kim ja współpracuję, jeżeli ja dokonuję czynności diabalo i skutkiem jest diaskorpidzą. Nie? Jezus modlił się o jedność Kościoła, a nie o podziały Kościoła. Tak, Jezus modlił się o zachowanie uczniów w prawdzie. To jest bardzo ciekawe, że ta modlitwa Jezusa o jedność Kościoła jest jednocześnie modlitwą o uświęcenie uczniów w prawdzie, o zachowanie ich w prawdzie, nie? Że uczniowie Jezusa są jedno, kiedy razem wpatrują się w jedną prawdę, a nie, że każdy sobie coś tam głosi, co mu się wydaje, nie? Każdy głosi, co mu się wydaje. Prawda? Bo każdy jest najmądrzejszy. No, jak każdy jest najmądrzejszy, no, to po wszystkim to się nie dogadamy, bo każdy jest najmądrzejszy. W każdym razie wracając, nie? Że właśnie Pan, który opływa we wszystko, nie? Pan, który jest właścicielem wszystkiego, ma rządcę, któremu wszystko powierzył, tak? Powierzył wszystko temu rządcy i okazuje się, że to wszystko, co powierzył temu rządcy, to powinno służyć rozwojowi temu rządcy, nie? Natomiast on nie wiadomo, po co tego używał.
I właśnie to jest prawda o dobrach stworzonych. Właśnie można wyciągnąć z Biblii fałszywą informację, fałszywie czytając Pismo Święte, można wyciągnąć z Biblii takie fałszywe mniemanie, że Biblia jest podejrzliwa wobec dóbr materialnych, dóbr ziemskich, dóbr doczesnych, w ogóle jakichkolwiek dóbr, prawda? Bo jak głębiej popatrzeć, to właściwie nawet dobra duchowe to są traktowane z dystansem. To warto sobie poczytać świętego Pawła, na przykład pierwszy list do Koryntian, tam jest taki hymn miłości w 13 rozdziale, ale warto sobie zacząć od 12 rozdziału i właśnie ten 13, tam święty Paweł na przykład wymienia różne kategorie charyzmatów, dóbr duchowych i też właśnie mówi, że tu też trzeba zachować umiar, nie? Bo łapczywość na dobra, no to jest łapczywość na dobra, obojętnie jakie to są dobra, nawet jeśli to są dobra duchowe, to właśnie łapczywość, jakaś łakomstwo na posiadanie, konsumowanie tych dóbr, chciwość jest chciwością, obojętnie do jakiej kategorii dóbr dotyczy, nie? Właśnie, ta chciwość to właśnie na tym polega, nie? Że te dobra, że ja, prawda, te dobra, no to ja siebie zrealizuję za pomocą tych dóbr właśnie według własnych pomysłów. I teraz, kiedy realizuję się sam siebie za pomocą tych różnych dóbr, jakichkolwiek to są dobra, wedle własnych pomysłów, to doprowadzam tylko do wielkiego diaskorpizmu, nie? Do wielkiego marnotrawstwa i tych dóbr, i samego siebie, i mojego życia, i wszystkiego, nie? Biblia nie jest nastawiona negatywnie do dóbr, przeciwnie, pokazuje Boga jako tego, który to wszystko stworzył i podarował człowiekowi. Tu proszę sobie przypomnieć, jak Księga Rodzaju pokazuje właśnie, jak jest już stworzony pierwszy człowiek i Bóg przynosi, przyprowadza i przynosi do tego człowieka wszystko, co stworzył, nie? Wszystko poddaje pod jego stopy, nie? Wszystko jest darem, dziełem Boga dla człowieka, wszystko jest dobre. Wszystko, co uczynił Bóg, jest dobre, nie? Tylko człowiek zaczął czynić z tego fałszywy użytek. A dlaczego zaczął czynić fałszywy użytek? Właśnie, bo uległ czynności diaballo. Wąż dokonał właśnie tej czynności diaballo, nagadał człowiekowi na Boga, nie? Wzbudził nieufność wobec Boga i w ten sposób przekonał człowieka, że to nie ma co Bogu ufać, tylko trzeba brać sprawy w swoje ręce, robić po swojemu. No i właśnie my sięgamy po dobra tego świata, czy w ogóle po różne dobra, dobra materialne, niematerialne, nawet po dobra duchowe i próbujemy się za pomocą tych różnych dóbr zrealizować po swojemu i właśnie to trzeba zauważyć, że z tego wychodzi wielkie diaskorpidzo i Pan to widzi, Pan to dostrzega. I czasami Pan podejmuje takie działania, jak w dzisiejszej Ewangelii, żeby człowieka ocucić, obudzić, bo o co w tym wszystkim chodzi, że tak jak mówi święty Ignacy z Loyoli, że wszystko, co Bóg stworzył, ma być człowiekowi pomocą w realizowaniu tego celu, który widzi w Bogu, nie? I to nie w realizowaniu, że ja teraz biorę sprawy w swoje ręce i ja mam zrealizować zadanie, które Bóg mi powierzył. To ciągle trzeba rozumieć, że to, co widzimy w Bogu, to, co Bóg nam objawia o sobie w Chrystusie, że Chrystus nie jest objawieniem zadania, które mamy zrealizować. To teraz my patrzymy na Jezusa, ja muszę się spiąć i być taki jak Jezus. Chrystus jest obietnicą, mówi Pismo Święte. W nim wszystkie Boże obietnice są tak. Nie? Chrystus jest obietnicą, kiedy patrzymy na Chrystusa. Właśnie tu się znowu kłania Leon Wielki i synod, sobór właśnie w Chalcedonie. Kiedy patrzymy na Chrystusa, to widzimy wielką obietnicę Boga. Kiedy widzimy na Syna Bożego w jego ludzkiej naturze, to widzimy wielką obietnicę Boga, nie? Boga, który mówi, zobacz, takim chcę cię uczynić, to jest mój Syn umiłowany, w nim mam upodobanie, prawda? I ciebie nazywam moim dzieckiem, to znaczy, że ciebie chcę uczynić takim, ja chcę uczynić ciebie takim, nie? I wszystko, co ci daję, to ma być tobie pomocą, prawda, w realizowaniu tego celu, który ja chcę zrealizować w tobie, nie? Wszystko, co ci daję, ma ci pomóc, żeby wytrwać na drodze do tego celu, do którego ja sam ciebie prowadzę. Wszystko, co ci daję, ma być ci pomocą w odkrywaniu tego, co już w tobie dokonałem. Właśnie wszystko, co Bóg mi daje, ma być mi pomocą w odkrywaniu tego, co Bóg już we mnie dokonał, w odkrywaniu siebie,
jako tego, który jest przez Boga umiłowany, właśnie w odkrywaniu obdarowania, które mówi o umiłowaniu, i w odkrywaniu siebie, który jest zdolny właśnie do tego, żeby kochać siebie i braci tak, jak jestem umiłowany. Tak, jak jestem umiłowany. Że ja mogę brać w swoje ręce to, co Bóg mi daje, prawda? I z pomocą tego, co Bóg mi daje, realizować siebie jako miłość, jako miłość. Bóg jest miłością, więc jeśli chcę być obrazem miłości, to potrzebuję zrealizować się w miłości. Realizować się w miłości wobec siebie i moich braci i sióstr. Wszystko, co Bóg mi daje. I zobaczę, właśnie dlatego Pan zaczyna chwalić tego rządcę, kiedy ten rządca wreszcie zaczyna czynić z dóbr swojego Pana taki użytek, jak zamierzył Pan. Że te dobra służyły dobru innych. Że te dobra nie służyły temu, żeby łupić innych, prawda? Żeby im, tylko żeby służyły dobru innych, prawda? Właśnie. No i teraz Bóg mi proponuje jakiś cel i Bóg, prawda, próbuje mnie ocucić. Czasami coś wytrąca z moich rąk, wytrąca mnie z równowagi. Czasami robi Bóg takie rzeczy, które mają mną potrząsnąć i doprowadzić do tego, żebym się zastanowił, w jakim ja kierunku zmierzam. Czy ja rzeczywiście odkrywam miłość Boga w obdarowaniu, w tym wszystkim, co Bóg mi powierza? I czy ja rozumiem, że Bóg mi to powierza, żebym ja realizował siebie jako miłość wobec samego siebie i moich braci? Czy ja z tego robię nie wiadomo jaki użytek i w gruncie rzeczy to wszystko mi przecieka między palcami? Tak? Bogu nie chodzi o te dobra. Bogu chodzi o mnie. Chodzi o ratowanie mnie jako człowieka, mnie jako jego odbicia. Bo to jest tak, albo ja się stanę obrazem Boga, albo ja się zrealizuję jako miłość, albo się rozpadnę z powrotem w proch, z którego zostałem wzięty. Są tylko dwie możliwości, bo Bóg mnie wziął w swoje ręce, żeby mnie zrealizować jako miłość, jako odbicie swojej miłości. I to będzie czynił Bóg. I albo ja się dam do tego procesu zaprosić, no albo ja wyskoczę z tego procesu i wtedy się rozpadnę z powrotem w proch. Dokona się wielkie diaskorpidzo mnie. I Bogu chodzi o mnie. Bogu nie chodzi o te dobra. Bogu chodzi o mnie. On mi da wszystko. Wszystko stworzył dla mnie. I niczego mnie pożałuje. To co mówi święty Paweł, jeżeli Bóg nie pożałował nam swojego Syna, to co mógłby nam pożałować, skoro nie pożałował swojego Syna? Da mi wszystko, co ja potrzebuję, żeby zrealizować się jako miłość. Da mi wszystko, co ja potrzebuję, żeby odkrywać Jego miłość właśnie w tym obdarowaniu, właśnie tak jak Adam to odkrywał, nie? Że Bóg wszystko uczynił dla mnie, to jest miłość Boga. Ale jednocześnie odkrywał, że to wszystko jest za mało, żeby mi pomóc, prawda? Za mało, żeby mi pomóc odkryć siebie jako odbicie Boga. Ja potrzebuję istoty równej mi, prawda? Żeby to wszystko wziąć w swoje ręce i wobec tej istoty równej mi odkrywać siebie, że jestem rzeczywiście odbiciem Boga, Boga, który to wszystko uczynił i z tego wszystkiego uczynił taki użytek, żeby okazać mi miłość. I ja też mogę to wszystko wziąć, co Bóg wkłada w moje ręce i wobec istoty równej mi z pomocą tego wszystkiego uczynić miłość. Właśnie o to chodzi, nie? Właśnie o to chodzi. Dlatego Bóg czasami właśnie próbuje jakby mną potrząsnąć, tak jak Pan potrząsnął tym, prawda, swoim rządcą, żebym ja poszedł po rozum do głowy i zastanowił się, co ja właśnie robię ze sobą, ze swoim życiem, z tym wszystkim, co Bóg włożył w moje ręce. Co ja właśnie z tym wszystkim robię, prawda? Czy to przypadkiem mnie przecieka przez palce? Czy ja się z tym wszystkim, w tym wszystkim realizuje właśnie, po pierwsze odkrywam w tym wszystkim wielkie obdarowanie Boga, Jego wielką miłość, a po drugie, czy potrafię skorzystać ze wszystkiego, co Bóg składa w moje ręce, żeby siebie realizować jako miłość, jako Jego obraz, Jego podobieństwo. Właśnie, o to w tym wszystkim chodzi, nie? I teraz Jezus jeszcze jakby tak troszeczkę właśnie każe nam się zastanowić w tej dzisiejszej Ewangelii, bo mówi tak, że synowie tego świata są bardzo roztropni, jeśli chodzi o realizowanie celów doczesnych, nie? A czy my jesteśmy tak roztropni w realizowaniu celu, który ponoć się zachwyciliśmy, wkroczeniu do celu, jakim się zachwyciliśmy? Że jedna rzecz to zrozumieć, do czego to wszystko służy, co istnieje na świecie,
A druga rzecz, czy ja czynię z tego rzeczywiście roztropny użytek, nie? Czy ja się zastanawiam, czy używam właśnie, czy sięgam na chybił, trafił po te dobra, czy roztropnie, prawda, wybieram spośród tych dóbr to, co lepiej mi pomaga trwać przy Jezusie, co lepiej mi pomaga razem z Nim iść przez życie i co lepiej mi pomaga wspólnie z Jezusem czynić miłość wobec siebie i moich braci, sióstr. Właśnie, czy ja roztropnie właśnie sięgam po te dobra, czy tak na chybił trafił? Czy ja sięgam roztropnie, czy sięgam właśnie tak jak Ewa, emocjonalnie, namiętnie, popędliwie właśnie, pod wpływem jakichś chwilowych zachcianek, nie? Czy ja korzystam roztropnie, nie? Właśnie, czy tu ma mi do powiedzenia coś mój rozum, rozum oświecony wiarą, czy ja właśnie tak na chybił trafił na zasadzie zachcianek, namiętności, innych takich rzeczy, nie? Właśnie, nie? Że sięgać po to, co lepiej mi pomaga w realizowaniu właśnie mojego bycia, mojej bliskości z Jezusem, mojej osobistej bliskości z Jezusem, która powinna się przekładać na bliskość ze samym sobą i z moimi braćmi, siostrami, właśnie na bliskość z moim życiem, takim, przez jakie Jezus chce mnie przeprowadzić, nie? Czy ja sięgam po to, co bardziej mi służy, nie? Czy ja tak właśnie na zasadzie chybił trafił, nie? Roztropność, nie? Że synowie tego świata są tak bardzo roztropni w realizowaniu celów doczesnych, nie? A co z nami? A co właśnie z nami, z naszą roztropnością? Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.